CERN to jest organizacja badań nuklearnych działająca w Europie, więc jest to Europejska Organizacja Badań Nuklearnych. Powstała w roku 1954. Organizacja ta zajmuje się podstawowymi badaniami w dziedzinie fizyki od wielu, wielu lat. Jej ostatnim osiągnięciem w ostatnich kilku latach było zbudowanie największego tak zwanego zderzacza hadronów, czy zderzacza cząstek podstawowych, którego koszt wyniósł około 6 miliardów franków, a więc to była to ogromna inwestycja. Każda organizacja międzynarodowa potrzebuje audytora zewnętrznego. Bardzo często taki audyt zewnętrzny powierzany jest najwyższym organom kontroli krajów członkowskich, jednemu wybranemu zazwyczaj. I tak samo jest w przypadku CERN. W połowie ubiegłego roku dostaliśmy z CERN zaproszenie do złożenia oferty i złożyliśmy ofertę w październiku. Następnie przez wiele miesięcy trwało postępowanie, którego owocem jest wczorajsza decyzja Rady CERN o przyznaniu Najwyższej Izbie Kontroli funkcji audytora zewnętrznego tej organizacji. Organizacja jest finansowana przez kraje członkowskie, których jest w tej chwili 20. Budżet organizacji to jest ponad miliard franków rocznie. Polska nie tylko nigdy nie była audytorem zewnętrznym CERN, nikt nigdy nie była audytorem zewnętrznym żadnej innej organizacji międzynarodowej, więc jest to pierwszy taki przypadek w naszej historii i ogromny sukces i wyraz uznania dla naszego profesjonalizmu i zaufania do Najwyższej Izby Kontroli. Jest to organizacja, która jest całkowicie otwarta, jeżeli chodzi o wyniki swoich badań, jak i również prace badawcze. W związku z czym współpracuje z wieloma uniwersytetami i środkami badawczymi na całym świecie. W sumie z około 8 tysiącami naukowców, nie tylko krajów europejskich, ale w ogóle całego świata. Nie tylko NIK po raz pierwszy będzie kontrolować organizację międzynarodową, ale także w CERN po raz pierwszy funkcję audytora zewnętrznego powierzono najwyższemu organowi kontroli z grupy nowych członków, czyli tych, które przystąpiły do tej organizacji po 1989 roku. Audyt CERN-u będzie audytem finansowym. To znaczy będzie polegał przede wszystkim na zbadaniu wiarygodności sprawozdań finansowych, które są corocznie sporządzane przez służby finansowe tej organizacji, ale również możliwe jest prowadzenie również różnego rodzaju innych kontroli, zależnie od oczekiwań samej organizacji. Ten sukces jest wynikiem, owocem współpracy wielu osób z różnych urzędów. Najwyższa Izba Kontroli przygotowała ofertę, która była dobra. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tę ofertę wsparło swoimi działaniami dyplomatycznymi skutecznie. Państwowa Agencja Atomistyki, która w Polsce odpowiada za członkostwo w CERN, także wsparła tę ofertę. No i ogromną inspiracją byli dla nas polscy członkowie w Radzie CERN, czyli pani profesor Agnieszka Zalewska i pan profesor Michał Waligórski, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Myślę, że wszyscy kontrolerzy indywidualnie są przygotowani. Ci, którzy zostali wyznaczeni do tego zespołu, mają duże doświadczenie zarówno w kontrolach finansowych prowadzonych w naszej organizacji, jak i również różnych projektów międzynarodowych. Natomiast jako zespół będziemy na pewno przygotowani wówczas, kiedy będziemy przystępowali do kontroli. W Najwyższej Izbie Kontroli bardzo doceniamy to, że Rada CERN obdarzyła nas zaufaniem, powierzając nam funkcję audytora zewnętrznego. Jest to zadanie bardzo odpowiedzialne, bardzo ważne i chcemy wywiązać się z niego jak najlepiej.